Ale moi drodzy, to piękny dzień w Królestwie Toyta. Jak wiecie, przejęliśmy Królestwo Toyta. To w ogóle jak to dziwnie wygląda, jak miał takie uszy oklepnięte. Nie wiem, czemu się tak wydaje. Tak, przejęliśmy Królestwo razem z Nubkiem od Toyta. I Toytek jest w pięknej pułapce, o której już bardzo dobrze wiecie. Ona jest tam głęboko, głęboko pod Królestwem. I zaraz przejdziemy się do Nuba. Będziemy dzisiaj świętować. Oczywiście pójdziemy do Toyta sprawdzić, czy tam co działa i tak dalej. Czy nie jest wkurzony, musimy jakieś jedzonko mu dać, może zagramy. A w jakieś szachy ze z nim zagramy i będzie rewelacyjnie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę do góry, subskrypcję na kanale oraz wpadać na pawią stan. Patrz, już jestem w moim pokoiku, wróciłem sobie ze Szczecinka. No i lecimy, dobra, schodzimy z tej... z tego pięknego królestwa. No Toyt miał co jak co najładniejsze królestwo z nas wszystkich. Musielibyśmy zbudować jakieś wieże, coś tam, coś tam. O, a ty co tu robisz? Bezimiennik. Co on tu robi? Ty, one umią... Czekaj. Ja nie pamiętam, czy osadnicy potrafią po schodach chodzić, czy po drabinie. Potrafią? No możliwe, że może potrafią. A te pająki co tu robią? Dobra, czekajcie, oczyszczę królestwo Toyta z pająków, żeby nie było. Jam miły, okej. Okay. Królestwo Toyta, królestwo Paliona i Nubka. Królestwo Palionubów. Palionubów. Ty, czemu tutaj nie ma żadnych osadników? Gdzie oni? Słyszę. Słyszę cię. Ty, gremlin z dużym nosem, gdzie jesteś? Dobra, nie wiem, gdzie one chodzą. Chodźmy do Nuba, widzowie. Chodźmy do Nuba. Czy tam Toyt jest w ogóle? Nie widzę jego niku. Nie widzę jego niku. Dobra, podejrzane, ale dobra, pójdę z Nubem do Toyta. Zobaczymy. Podejrzane, podejrzane, zaraz zobaczymy. Może po prostu se śpi albo cokolwiek. Zostawimy, tak. Halo Nubku. Wchodzimy, halo Nubku. Gdzie ty jesteś? Gdzie on jest? Cześć. Gdzie on jest? Cześć, zabrałeś Nubku. Go. Cześć Nubku. Cześć. Gadam cześć, Nubku. Sobie z nim. I co gadasz z nim? Bo osiołek mi zniknął, co jest to? Tego osiołek ci zniknął. No zniknął mi, mi się wydaje, że on go zabrał, tylko gdzie? On może? Te! Nosacz! Gadaj! A co sprzedaje? No gadaj. Osła niestety nie sprzedaje. Ramy mnie biją, czekaj! Zginiesz! Nie, dobra, muszę je zabić, muszę nie, je zabić. Nie zabijaj! Zostaw lamy, nie bij. Uciekaj, dobra, chodź, dobra. Chodź. To na dobra. Pewno on nie był, bo nie sprzedaje. Jakby to był on, to by sprzedawał od razu ten. Plują we mnie. No czekaj, jak czekaj, czekaj, trzeba przemyśleć, chodź tutaj. A, dobra. Po pierwsze, dobra. Kto mógł to zrobić? To nie mógł tego zrobić, jest zamknięty. Kati dawno nie widziałem na serwerze. Albo uciekł, albo ty. Bo sam. Czemu ja? Ja, tak nie widziałem, ja nie widziałem twojego osiołka. Po co miał. Ty mamy sojusz, co ty gadasz w ogóle? No tak, no w sumie tak. Nie, no dobra. Popatrz na to, popatrz na ten pejzaż, widzisz to? Moja okay. Głowa i twoja głowa. Wspólnie łączymy Palionu Bukowice. Widzisz to? Palionu Bukowice. Widzisz, to idealnie pasuje. No, no na maksa pasuje. Współpraca popłaca, także nie mów mi, że to ja byłem, bo tego nie. Ej, ale już załatałeś tą dziurę, popkę? Jaką dziurę? No tamtą, w sensie, no na tę popkę. No tak, tak, to już na początku. Żebyśmy tam nie wpadli przez przypadek, nie? Dobra, dobra. No nie, no, mogę ci pomóc szukać, ale może on po prostu uciekł ten osiołek już dawno. No to chodź do królestwa. Chodź najpierw do Toyta, chodź do Toyta. Czekaj, tutaj zobaczmy, czy może nic gdzie nie ma. Jesteś? Gdzie ty jesteś? A, no, Nubek. A przejrzałeś w ogóle całe królestwo, czy nie przejrzałeś? No nie, to chodźmy, może tutaj zobaczymy. A jak się nazywał ten twój osiołek? No nie miał imienia, ale wiem, że był mój. A był ważny dla ciebie? No tak. Tak? No tak. No. Tak? No pewnie, że tak. No to właśnie, no to się pytam. Ej, tu jest! Ej, jest! Patrz, osiołek! Osiołek Paliona... Osiołek Paliona, a nie Nubka. To nie jest mój osiołek. To mój osiołek chyba, bo widzę, co ty żeś zrobił z nim? No to nie ja, no... Ej. Ktoś mnie tu próbuje wkopać, no nie byłem ja, Nubek. Po co miałbym ci brać osiołka? Po co mi osiołek? Jesteśmy w sojuszu. Ja bez przerwy... Czekaj, ja bez przerwy byłem teraz w królestwie Toyta. To nie byłem ja. W ogóle tu nie chodziłem teraz. No dlaczego to było zielonym tym takim, co to jest, tym blokiem załatane? Ale skąd mam wiedzieć? To ktoś mi próbuje wkopać. Po co w ogóle... jakby ktoś już... zmień tą nazwę, nie ją tak nazywać. Czekaj, ale patrz na to. No zaraz to zmienimy. Spokojnie, Nubek. Chodzi o to, że... Myślałeś, że to nie zauważy, czy co? No nie jestem głupi, żeby dać twojego osiołka tutaj, żebyś nie... Proszę cię, no bez przesady. To ma niby sens, ale nie wiem. Już ci widzę, że trochę... Ale no, czekaj, no biorę go do ciebie przecież, no bez przesady. Ty, no ale to jest mój, ja tylko pieniędzy.
No Nubek, spokojnie, chcę go wsadzić, żeby nie uciekł się jak teraz. Ale nie zapytałeś, ty Mozes. No chcę ci pomóc, po co ci mogę? No to mój jest osiołek. No ja rozumiem, że twój osiołek, no. No to, ja tak chciałem. Ale ja chcę tylko pomóc, Nubek, ja ci tylko pomagam. Idziemy po znacznik, czy jakikolwiek mam w ogóle, bo nie wiem. I nazwiemy osiołka jak zechcesz, żeby nie było problemów, dobra? Dobra, Nupsioł. No, Nupsioł? No dobra nazwa, mi się podoba. Podobuje mi się. Nupsioł, no nie. To jest takie. Tak, a, połączyłeś Nupka i osiołka, tak jesteś ten tak. Inteligentny, tak? Nupsioł, no. Nupsioł? Nupsioł. A to tego, jak osiołka. Dobra, nie mam znacznika, nie wiem czy ja to będę miał tak, że to być powiem. Ty, a ty byłeś w ogóle u Pojana? Co u niego? Bo my do niego nie byliśmy. Mam znacznik, teraz. Mam znacznik, dobra. O, o. Jak ma być Nupsioł? Nupsioł, no. Będzie git? Nupsioł. Oczywiście, że będzie git, idziemy. No idziemy aha. Sprawdzić, bo szczerze ci powiem, że nie widziałem jego niku. No właśnie, może śpić coś. No tak myślałem, że śpi, no ja mam nadzieję, że nie ucieknie. Nie, to nie. Ciach, 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 dawaj ze mną, Nubek. Dobra. Teraz będzie Nupsioł, po raz pierwszy. No, kurczę, jak to nie byłeś ty, no to nie. No naprawdę, z ręką na sercu to nie byłem ja. Może myślałeś, że ci się uda po prostu. Nie, no, mamy sojusz, popatrz na, ja nie wiem, Nubek. Co to był? Co to był za dźwięk? Tak, wieloryb tam był. Je, te twoje golemy bez przerwy na ogniska wchodzą, dlatego są takie poniszczone. Dobra, gdzie jest Nupsioł? Patrz. Schowany. Nupsioł! Dzięki. Dobra, chodź szybko do Toyta, bo ja nie wiem gdzie on jest. Chodź. No dobra, chodźmy. Zostawmy Nupsioła. Nupsioł! Nie ma ojej, jaki gruby podwójny mur. Podwójny mur. No, na wypadek. Dobra, gitarka. Spoko. A nie chcesz zwiedzić tego królestwa Toyta? Zerknijmy może najpierw, zerknijmy. Ty! Zerknijmy w ogóle czy nasze te prowianty. Znaczy no, wiesz o co chodzi, chodź tutaj. Tak. Nasz magazyn. Czy to w ogóle istnieje? No nie, to było puste. Ty, nie top się, gdzie ty jesteś? Tu jestem, tu, spoko. Dawaj. No, teraz tak, patrz. Nie, co jest wszystko? Nic nie zabrał, nikt nie wie o tym. Nikt Nubek o tym nie wie, wiedziałem, że to będzie genialny pomysł. Dobrze, że się nie podtopiło, genius nie? Genius plan, rozumiesz? To wygląda, że ciągle cieknie woda, nie? Żeby się nie zatopiło. No tak, czekaj, ja zostawię tu moje, ja mam tutaj tyle tego. Tutaj to zostawimy, to. Cyk, tego nie potrzebujemy. Obsydian się przyda, jakby tam to zaczął wariować, wiesz? Trzeba go... Chodź, zobaczyć, ale chyba trzymać. Widać, co nie? Nikt, patrz. Gdzie ty? O, tu widać. Jest, o, super. No na początku nie widziałem. Może spał po prostu. Tu było to wejście, tak? No elegancko, dawaj ze mną. Zapraszam. Halo, dzień dobry, nie śpi na stojąco, Tojtku. Halo, dzień dobry. Witaj, jak tam się miewasz? Mogę ci dać jedzenie, jesteś głodny? Wszystko dobrze, na pewno nic nie kombinowałem, nic ale ciekawego. Ale panie, on brzmi dobrze, myślałem, że będzie gorzej, właśnie, normalnie się odzywa. Brzmi strasznie podejrzanie, coś mnie niepokoi. Czemu? Pozwól, że ja tam wejdę, bo chcę sprawdzić, czy wszystko jest dobra. W porządku. Już nie popełnimy takiego błędu. O, cześć Toyt, cześć. Ja tu będę nie stał. Wszystko git, tak? Nic nie podejrzewasz, nic nie ukrywasz. To by mnie podejrzacie o coś. Tu jest dziura, Nubek, dziura! Jaka dziura? Nie, to jest dziura małpka, czekaj, to muszę. O, już mnie strasznie. Dobra, masz szczęście, że nic nie zrobiłeś. Ale o co wam chodzi? Ja nic nie zrobiłem. No mówię, że masz szczęście, zbyt szczęśliwy jesteś, wiesz? Nie rozumiem was. Dobra, zostawiam ci tu, to, cyk i tutaj. To możesz... ty wylewasz znowu tą wodę, ja już mam dość twojej wody, weź mi zostaw tą wodę. Nie no, żebyś się bawił, nie? Nie, ja się nie bawię. A może chcesz znowu zobaczyć twoje królestwo, jak wygląda? Zostaw mnie. No, a co? Ty w ogóle, ja ci powiem ten, Nubek, no? Powiedz co się stało, no możemy mu zdradzić chyba, nie? No, bo ty jesteś zamknięty, Pojan, nie? Ciągle tutaj. Zostaw mi tą wodę, weź mi, wywal ją. No dobra, on chyba jest jakiś ten. Nie, to chodzi o to, że on nagle naskoczył na mnie, że mu porwałem osiołka, a był po prostu przypięty jakby do mojego muru. Porwałeś osiołka Nubkowi? No to nie byłem ja, A kto? No może, nie wiem, Kati. Widzieliście ją ostatnio na serwerze? Kati nie wchodziła długo na serwer.
No właśnie, dobra, wróćmy do tego. Jak to nie był pojan, to musiałeś to być ty panem. Nie! No właśnie, nikt inny nie wchodzi Jezu, na serwer. Jezu, błagam was, przestańcie mi tak mówić. Nie, nie zgodzę się. Powiedz, że to był plank i tyle, no jak no już. Właśnie, tak, nie gadajmy o takich rzeczach, przytojcie, chodź Nubek. No właśnie, muszę przyjąć do rozumu. Gdzie wyjdziecie znowu, będziecie szeptać za... A ty co musisz o tym wiedzieć? Nic nie musisz o tym wiedzieć. Muszę wiedzieć, wszystko wiedzieć. Kurde, chodź Nubek, ja ci pomogę, chodź tu do mnie. No let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Dobra. Machita, machita. Tak. Kurde, ile ich tu jest. Teraz tak, jedzenie, Nubek. Jedzenie, please. Chodź. Tu jest kurde rzeczy. Panią, spokojnie, chilluj. Dobra, chilluj. Nubek! Co ty zrobiłeś? Chilluj, zginął. Nie wytrzymam, idę do ciebie. Gdzie ty jesteś? Robin. Ja nie mogę. Jeszcze to nie podsłuchuj! Kurczaczki, no i się z nas śmieje jeszcze. Kurde! W grupie siła. No co w grupie siła, Nubek? Jak ty się mogłeś dać, ja nie wiem. Mamy najgroźniejszego więźnia w więźniu. W więzieniu. A ty giniesz od jakiegoś zombiaczka, no. Na wyzywasz, wiecie co? No tak, no. Na co muszę, mnie muszę ci przeszkolić na weterana żołnierz. No dobra, już idę do ciebie. My swędzi nos, wiesz, mi dlatego tak się dziwnie mówi. Dobra, to chodź tutaj pogadać. Chodź, twoje rzeczy weź, masz pełno dirta tutaj. Kurde, bo dostanę znowu cała idę. No nie dostaniesz, będę ci bronił. Nie, to chodź. A ty się tutaj tam nie śmiesz góry, bo tam cię zaraz zabijemy, nie? Beka z was, beka! Nubek, ty beka, kurde! Nie no, Nubek jakiś klaun, nie? Nie mogę. Nie wytrzymam. To jest, chcesz być sojusz ze mną? Co? No przecież żartuję, Nubek, Jezus! Tak, prześmiewczo! To ty mi tego ziołka wziąłeś! No nie, prześmiewczo to mówię, bo jak... Dobra, ja nie chcę z tobą mieć ani z tobą do czynienia, ani Nubek, z tobą. Nubek, chodź tu, weźmy swoje... Cały czas pomagam ci, żebyś wziął te swoje rzeczy, czekam. No nie wyzywa sobie, mówiłem jedzenie! No spokojnie, no ale rzuciłem ci! A dobra, masz jedzenie? Tak, już jest kit. No, szamaj se. Teraz chodźmy głębiej, bo on to wszystko słyszy. Ale nie Nubek tu. To mega debil. To jest cicho tam! Nic nie mów. O, tu pójdziemy, patrz, tu nic nie będzie słyszał, to już przez wodę. Dobra, Nubek, teraz się skup. Przestańmy się kłócić przy nim, bo on to wykorzysta, rozumiesz? On będzie ci namawiał, albo mnie, żebyśmy byli w sojuszu. Czy się damy namówić, jest nasz koniec. Wiesz, że jak on wyjdzie, to mamy przerąbane, wiesz o tym? No tak, ale no to jak to zrobiłeś ty, to po prostu to powiedz, nie... będzie koniec. Jezu, jestem z tobą szczery. Jak kurde, ziom z ziomkiem i mamy sojusz. Przejęliśmy królestwo Toyta. Mamy najgroźniejszego więźnia w więzieniu. W pułapce, także proszę cię, nie mów na mnie jakichś rzeczy. Albo, no nie wiem kto to może być, no. Kurczę, naprawdę, przecież nie mam to pojęcia. Kto to był? Tylko no to co, nie mówmy tego na głos, przy Toycie teraz. Myślałem, że to będzie dobry pomysł powiedzieć, ale stwierdziłem, że nie, bo wiedziałem jak chciał to wykorzystać od razu. Dobra, także... ale to co mamy powiedzieć, że o, to był pojan od razu? No nie, no przecież to jest zamknięte. Niemożliwe, dlatego nie, to ty chyba. Nie ma tam żadnych przejść ani chyba, nic. Chyba, że ja, ale ja bym pamiętał chyba. Gęba na kłódkę? Gadamy tylko ze sobą, jak coś jest nie tak? Ale nie zdradzamy już żadnych tajemnic Tate'owi, okej? Okay? Dobra. No. Ale wyobraź sobie, nawet jak ja bym się chciał schować osiołka, czy ja jestem na tyle głupi, żeby schować... Aaaa! Kurde. Mięso. Dobra. Czy ja bym ci schował osiołka w taki sposób, no bez przesady? No jak dobra, chciał, to bym to zrobił totalnie inaczej. Ktoś chyba chciał po prostu, żebyś to zobaczył. Patrz, widzisz jaką genialną... Widzisz jaką genialną pułapkę zrobiliśmy, a żeby tak osiołka chować, no bez przesady, nie jesteśmy chyba aż takimi cieniasami, tak? Może ktoś chciał specjalnie, żebym ja zobaczył, że ktoś się zobaczył, że zobaczył, że no ja właśnie, widzę. Ktoś chce nas tutaj ostro pokusić, Nubek, nie możemy tak, nie możemy na to pozwolić, chodź tutaj. A może to ty specjalnie mówisz? Nie! Przestań tak mówić! Czekaj, nie przytujcie! Tak nie... A ty co? Kłócicie, haha, a ja jestem w więzieniu, nic nie muszę robić, a wy się kłócicie w tym czasie, świetnie się przestań, to ogląda. Nie, my chyba ty się kłócisz, przeprowadzamy konwersację, tak? Nie, my się rozumiemy dobrze, nie panią Zubik? Tak, Żółwik. Tak dobrze, że aż sobie psujecie rzeczy własne. No? Dobra, zamknij się. Teraz tak, żeby mu nie było za kolorowo, czekaj. Pogasimy mu tam pochodnie. Weźcie mi tą wodę stąd wylejcie. Czekaj, damy, o nie. No, nie mogę kliknąć.
Nie, nie musisz go zabijać, nie ma nuber, no, nie, aż tak się nie pasmy, nic nie robi, coś złego. Nic złego nie robi. Wow. A, i go zabił, no nie mogę. No nuber, ty się dobrze czujesz, że ci nic nie zrobiłem, a ty mnie bijesz? Ma tam jeszcze jakieś pochodnie, czy nie ma? Czekaj, zobaczę. Nie, ma ciemnie, ma ciemnie. Idziemy. No weźcie tą wodę ode mnie. No. Jak nie weźmiecie tej wody, to się inaczej pogadamy sobie. Tak, my będziemy robić rzeczy, których ty teraz nie lubisz, nie trawisz, bo mamy leciutką kosę, tak? No właśnie, a my się, kosę. A my nie mamy kosy. No kurczę, no. A weź te wszystkie pochodnie, nie może mieć pochodni. Dobra, idziemy. Czekaj, czekaj, żeby widział to. Nubek, nie ufaj Palionowi, sam widzisz, jak się zachowuje. No, co? A pij się. No, dobrze powiedziane. Dobra. Ty. No to... Patrz, on chce mnie... coś tego, gada no, do mnie. No, co? Kto? Pojan. Co gada? Zabuduj, no. Niech ma wejście, nie? Chociaż będzie miał... No, bo i tak już ma taką ciemnię. Chodź. Jaka ciemnia! Jaka ciemnia! Dobrze się bawicie? No świetnie, świetnie. Chodź Nubek, chodź, zostaw. No, uważaj. Lamusie. No, nie! No, dobra. Lamusie. No, to patrz na tą tabliczkę, poczekaj. Nie widzę, jest ciemno. Co to jest? To jest... Czekaj, teraz. Tak, tak, beka, no, haha, beka. Aha! Dobra, idziemy. Nubek! Czekaj na mnie, gdzie ty tak odfrunąłeś, no? Ale co tam na górze, nie mam ochoty z nim gadać. No dobra, dobra. Proszę tylko, żebyś nie myślał o tym, wiesz. Wiesz w jaki sposób, nie? No kojarzę. No, widzowie, nie możemy, tutaj się dzieją jakieś dziwne rzeczy, ja naprawdę tego nie zrobiłem, a ktoś to po prostu podłożył, także... Może po prostu lunatykowałeś. Bądźmy czujni, oczy dookoła głowy, widzowie, czymcie się, yo.